Jak wiemy, cały czas te śmieci tam były wożone. Myśmy wydali kolejną decyzję o wstrzymaniu na podstawie ustawy, uchwały o utrzymaniu czystości. Wydaliśmy decyzję o wstrzymaniu. Nadaliśmy rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor też się od tego odwołał, bo ma prawo się odwołać. Nie można prowadzić działalności bez zgody, nie można prowadzić działalności, która jest uciążliwa dla środowiska i proszę Państwa, ja nie za bardzo rozumiem postępowanie inwestora w tym zakresie, czym ta sprawa się skończy, ja nie chcę tutaj jakby tu mówić o szczegółach tej sprawy, ale proszę Państwa, no... Ale... A to, jeżeli proszę Państwa... I dlatego no, inwestor zapewnia, że to wysegreguje i to wywiezie, ale... A jak się zbliży wiosna, to okien wtedy nie otworzymy. Proszę Państwa, to znaczy decyzja jest i tryb wykonania tej decyzji jest taki, że to powinno natychmiast zniknąć. Tego nie powinno iść. W tej chwili widzi się na dół i smród jest w tej chwili. Jaki smród jest w tej chwili? No, jest. Decyduje. Ja. Gdzie? Ciekawo gdzie? My to w domach gdzie? No. Nie czuję się. On nas śmierdzi, a nie on nas śmierdzi. No. Proszę Państwa. Tak, że czuję się. No, mecenas. No. Mecenas, rzecz. No, co by tu ci dać? Nie, strasznie. O, to są bzdury. Jakie bzdury? Jakie bzdury? Czułem wszystkie kontrole i pan stwierdziły. Ja stwierdziły, że nie robisz tego. Dlaczego? Co ma, dlaczego? Wie pan co? Nie, ale... Słuchajcie Państwo. Znaczy... Słuchajcie Państwo, ale pan Tomalek... No i wykopali dziurę, bo tak żeście zgodnili wykopali dziurę. No i co stwierdzi? Proszę Państwa, ale Panie Tomalek, my tu nie będziemy wnikać. Ja bym prosił, Panie Tomalek, żeby Pan tego wszystkiego nie bagatelizował. Ja bym prosił, żeby Pan nie bagatelizował, bo jak się to zrobi ciepło i zacznie się tutaj, to w pewnym momencie komuś nerwy puszczą i tak patrzą na tą całą sytuację. To ja nie chcę tu być złym prorokiem, ale to prawo, to wszystko, bo my wydajemy mnóstwo decyzji, my mamy mnóstwo spraw w kolegium odwoławczym i nie takie sprawy, drobne rzeczy. Jak się ludzie nie zgodzą na to, będą się do tego odwoływać, to Pan tego nigdy nie uruchomi. I Pan zrobił jeden błąd, że Pan w tym wszystkim... Jakby przygotowując to wszystko, mógł Pan to odpowiednio przygotować i tak Pan tam w tym wszystkim powiedział. I tak to robić. Ja myślę, gdyby Pan tak to robił, to by nikt do Pana nie miał pretensji. Gwarantuję Pan. To niech Pan tu stanie i powie, że Pan to wysegreguje i to... Ja jestem w stanie to uprzątnąć w tygodniu czasu. Dlaczego? Ale po prostu nie przeszkadzajcie. Bo jak ja ściągnę ludzi, to zaraz wszystkie kontrole przychodzą. Miałem 15, 17 ludzi, którzy pracowali. To musieli być zwolnieni. Ale to niech Pan sprząta, to niech Pan sprząta. No Pan sprząta, jak za chwilę Pan decyzję nazwaliście Wioś i Wioś mi zakazał. Proszę Pana, Pan... Bo ja nie mam... Ja mam segregację śmieci, tak? No to niech Pan segreguje, niech Pan sprząta. Tak, mogę ludźmi segregować. A gmina mi to zakazała. Mam to napisane. Proszę Pana, Panu gmina nam się zakazała. Jak nie zakazała? Ja panu nakazałem zrobić porządek, bo pan nigdy w tych swoich dokumentach nie pisał, że pan nawiezie hałdy śmieci. Pan pisał, że przyjedzie codziennie samochód i odjedzie. Pan tak napisał. Nie, pan napisał. Dwa miesiące ludzie są na bezrobociu. Prawie 20 ludzi. No dobra, ale... Ale wie pan, to jest na zasadzie takie, bo biją murzynów. To można też tak. Mówmy na temat, bo pan powiedział w tej swojej dokumencie, że pan będzie, tam jest napisane, że pan przywiezie codziennie samochód takich, ja nie będę nazywał, z czego, co pan wysegreguje, pan wywiezie. I to będzie się działo na wybetonowanym placu, że nie będzie żadnego kontaktu ze środowiskiem, że to, nie? Jak pan mówi, że pan w ciągu tygodnia to sprzątnie, no to nas to satysfakcjonuje, tylko trzymamy za słowo. Pan tu mówi w obecności wszystkich nas i ludzi i to segregować, ale jak ściągnę, to zaraz pan Ochowiak zadzwoni do Wiosi, gdzie nie Wioś i dostanę karę. Proszę pana, ja myślę... Legalnie to
ja myślę, że jak pan tutaj ten tydzień panu dajemy na to... Nie rozumie pani, że mam pisma dajemy, o zakazie sekretarza. Dajemy. A miałeś pozwolenie na złożenie handlów? Tak. Na handlu złożenie na takich rzeczy? Na ziemi położenie? Na pewno nie miałeś. Nie miałeś na to pozwolenia. A ja mam pytanie takie. Od razu sam mam śmieci w Ludzinach, gospodaruję śmieci. Czy ja mogę sobie śmieci drobanić w Big Bucku na betonie? Tonę na przykład i sobie wiąże sama na nie może. Śmiennisku. Nie może. A pan Tomarek może w Big Bucku trzymać, a ja nie mogę?